jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To jest podcast SOS dla Ciebie. Anna Choszcz-Sędrowska, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie Wiktoria Gudowa z SOS Ukraina, fundraiserka, specjalistka od komunikacji, matka, żona, córka, kijowianka, którą wojna wygnała z ukochanego miasta do Iwano-Frankowska, gdzie wraz z kolegami z SOS Ukraina i z innych organizacji pozarządowych tworzy struktury, które niosą pomoc humanitarną i psychologiczną dzieciom i rodzinom w ogarniętej wojną Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktoria opowie nam dzisiaj, jak wygląda codzienne życie w kraju, gdzie trwa wojna. W jakiej sytuacji są pozbawione opieki rodziców ukraińskie dzieci, których jeszcze nie udało się ewakuować i czy do Polski przyjedzie ich więcej. O tym, jak SOS pomaga rodzinom, które pozostały na terenie działań wojennych oraz o tym, dlaczego sama nie chce opuścić swojej ojczyzny. Wiktorio, bardzo pięknie mówisz po polsku. Jak to się stało? Dzięki, Anie. Jestem na czwórką Polką. Mhm. W jednej czwartej. W jednej czwartej, tak. Czyli jestem z Iwano-Frankiwska, a do Kijowa przyjechałam o 2005 i pracowałam na radio. Mhm. Czyli no, jak w domu się czujesz tutaj? Chyba tak, ale nie pracowałam, czyli dyktorem, a pracowałam office managerem. Aha. Także, ale po polsku lubię polskie. Po prostu lubię. Moja droga, ostatnie doniesienia z Ukrainy są straszne. Jak podaje ukraińska prokuratura, zginęło ponad 150 dzieci. Ponad 250 zostało rannych. Ostatnie wieści z Buczy, z Mariupolu. Z Irpienia. Nam tutaj trudno unieść te informacje. Nie wyobrażam sobie, jak tobie musi być trudno, jak wam w Ukrainie musi być trudno. Na dzisiaj już 165 dzieci zginęło. I każdy dzień no, te wiadomości, wiesz, jak, no, jak czarny list. I ty patrzysz na to i tak sobie myślisz, no, czy to jest prawdziwe. Nie do wyobrażenia nawet teraz, kiedy już miesiąc po wojnie, czyli nie po wojnie. To jest tak, żeby było. Za Freudem. Mhm. Czyli miesiąc wojny. I kiedy każdy dzień walczysz ze sobą, żeby wspierać bliskich w duchu, wspierać rodziców, wspierać kolegów, bo dla nas te fakty i Bucza, i osobno Bucza, Irpień, i Hostomel, i Mariupol, Charkiw, Czernihiw, Izium, Cherson. To wszystko są miasta bardzo gościnne, rodzinne. I mieszkańcy w tych miastach byli no, zwykłymi ludźmi, rodakami, dziećmi, mamami, tatami. I w Buczy, w Irpieniu mieszkali nasi pracowniki, pracownicy. Mieliśmy organizacje kompanijskie. I dlatego... Takie współpracujące z wami, tak? Tak, współpracujące. Czyli dlatego to jest bardzo bliskie. I kiedy patrzymy, co się tam dzieje, co się teraz już jest jasne, jasne jest tylko Bucza. Nie wiemy, co będziemy mieli w Izumie. I mamy też rodziny, które mieszkają teraz na terytorium okupowanym i widząc, co mamy w Buczy, my modlimy się, żeby tego nie było w Siewierodoniecku, Lugansku, Rubiżnym, Popasna. Mieliśmy tam 4 centrum i przed 8 lat pracowaliśmy na tym szara zona, czyli terytorium takie dzielone między okupowanymi terytoriami i Ukrainą, czyli 8 lat mieliśmy wojny, o której no może świat znał, ale nie wierzyli do końca. I do końca nikt nie mógł nawet wyobrazić, że będziemy mieli takie skutki. Każde miasto jak takie miasto jak Bucza
To nawet każda ulica to jest, wiesz, jak czarna strona dla każdej rodziny. Dla SOS Wioski Dziecięcej Ukraina to jest jak wołanie o pomoc, wiesz? Dlatego, że o tyle chcemy ubezpieczyć naszych dzieci i o tyle chcemy pomóc rodzicom i pomagamy. Właśnie, jak byś określiła sytuację dzieci w tej chwili w Ukrainie, w tych miejscach okupowanych? Jak to życie wygląda? Jak wyglądają? Jakie mają największe problemy? Nie wiem, jak to powiedzieć. Jakie tam są najtrudniejsze rzeczy w tej chwili dla rodzin? Kiedy przyjechałam do Polski, dla mnie największym takim wydarzeniem było, że ja boję się samolotów. Tutaj w Polsce, kiedy słyszę samoloty. Ja, dorosły człowiek, boję się. W Ukrainie teraz kilku milionów dzieci, którzy boją się nie tylko samolotów, którzy boją się, kiedy coś upadnie na dół. To jest strach, to jest ból, to jest zawsze takie zciśnienie. I ja sobie myślę, że to dla dzieci teraz to jest czegoś niewyobrażonego. To ja nie pamiętam wszystkich słów polskich z tymi synonimami, ale to jest coś okropne. I ono siedzi czasem tak głęboko, że ty możesz nawet nie wiedzieć, że dziecko, co dziecko czuje. Teraz jaka jest sytuacja w okupowanych terytoriach? Nie ma szkół. Rosja na terytorii, czyli żołnierzy. W niektórych, kiedy idzie pomoc humanitarna, jest takie kolejki, wiesz, gdzie rozdają tą pomoc, strzelają. Dzisiaj było zabijano 2 ludzi, 5 rannych i tam nie było, do szczęścia nie było dzisiaj. Ale dzieci w kolejce do sklepu? W kolejce, gdzie... Do pomocy humanitarnej. Tak właśnie. Czyli nie idzie teraz tam już o ubezpieczeństwo, tylko żeby... Chcesz powiedzieć, że dzieci nie wychodzą, że jest tak niebezpiecznie, że one są cały czas w zamknięciu, w piwnicach? Ja sobie myślę teraz, bo nie wiem naprawdę, jak to jest na okupowanym terytorium. Ja sobie myślę, że nie, że chyba może nie w piwnicach, nie cały czas, bo w piwnicach byli dzieci przez 2-3 tygodnie, pierwszych 2-3 tygodnie, teraz już więcej niż miesiąc, 42 chyba dzień dzisiaj, tak? Ale są tacy regiony, gdzie jeszcze siedzą w piwnicach i dzisiejszy przypadek w nocy przestrzelany Dniepr, w obok Dniepra, a nafto, czyli baza z paliwem i nie chcą wyjechać stamtąd niektóre rodziny, bo mówią, że schronisko jest bardzo dobre tutaj na miejscu. Czyli dla ludzi teraz i dla dzieci tak samo jest ważne schronisko, a nie czyli ta dystancja, którą ty musisz przejść, a wiesz, że nie wiesz, czyli nawet nie wiesz, czy dojdziesz. No właśnie, to jest najgorsze, prawda, że to jest taka matnia, gdzieś takie więzienie, bo z jednej strony jesteś w tym miejscu, gdzie nie masz jedzenia, gdzie jest zimno, gdzie nie ma wody, a z drugiej strony chciałbyś stamtąd uciec, ale nie wiadomo, co cię spotka na zewnątrz, bo nie ma działających korytarzy humanitarnych, nie ma możliwości wyjazdu. No wiadomo, że strzelają też do ludzi uciekających przed wojną. To jest na pewno przerażające, zwłaszcza jeżeli chodzi o te takie duże grupy dzieci, o rodziny zastępcze, no bo to są ludzie, którymi my się opiekujemy. No i też piecza instytucjonalna w Ukrainie przed wojną to była potężna liczba, 98 tysięcy dzieci w pieczy instytucjonalnej, 64 tysiące w rodzinnej. Co się dzieje z tymi dziećmi z sierocińców? Gdzie one teraz są, Wika? Powiemy tak. Większa część z terytorium okupowanych już jest ewakuowana.
na szczęście. Pierwsze tygodnie było bardzo ciężko, bo nie było organizacji urzędowej, no takiej ogólnej, nie było schematu. Bo dla wszystkich to było zaskoczenie, chociaż mówiliśmy o tym jeszcze od grudnia miesiąca. I na początku lutego SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie ewakuowali rodziny zastępcze, 80 ludzi do Truskawca. No właśnie, wy się tego spodziewaliście, bo wszyscy mówią, że to było zaskoczenie, że nikt tego nie wiedział, że wszyscy myśleli, że to będzie taka wojna jak ta na wschodzie, a wy jednak połowę swoich beneficjentów przewieźliście w bezpieczne miejsce i łatwiej było nam ich potem do Polski sprowadzić. No właśnie. Dlatego, że no, jeżeli by nie SOS Polski, to byłoby też utrudnione, ale ja sobie myślę, że to była taka sprawa. Ludzie może wiedzieli, ale do końca nie wierzyli tego całego volume. Aha, nie sądzili, że to będzie taka skala, tak? No, skala, tak, dzięki. Mhm. Czyli nie mogli sobie wyobrazić, to pierwsze. Drugie, ja sobie myślę, że nikt nie mógł wyobrazić, że ukraińska armia zgodna i zdolna na tyle dać sprzeciw do drugiej światowej armii, nazwijmy to tak. A trzecia sprawa... instytucyjna opieka w Ukrainie to zawsze było takie, zawsze była taka sprawa urzędowa i niezupełnie prozora. Transparent. Przejrzysta. Przejrzysta, tak. Czyli transparentna można po prostu też powiedzieć. Tak, tak. To, czyli dlatego reforma deinstytucjonalizacji, ona była potrzebna i teraz już jest potrzebna, no naprawdę tak gorąco, żeby najpierw dzieci mieli rodziny, rodziców zastępczych, ale byli wzrastali w rodzinie. I żeby nie było nawet w takiej okazji takiego wielkiego takiej wielkiej skali. Okej, niepowodzeń? No chyba tak, niepowodzeń. Bo cała skala tej pracy odbywała się dzięki organizacjom jak nasza. Czyli dzięki SOS Ukraina, dzięki kilku naszym partnerom, którzy byli... mieli szczęście i byli zdolni i ryzykowali, naprawdę ryzykowali sobą. Oni jechali do Charkowa, do Iziuma, do Berdiańska, do Chersonu i Mariupola też i zabierali stamtąd dzieci, którzy w instytucjach był taki period, kiedy cały tydzień pod Kijowem był dom, budynek dytyny. A jak w tych zalożniki, czyli te, którzy zostają w jakimś budynku, a wokół budynku okupowana terytorium, czyli one byli no, w takim terytorium. I ten dom dziecka był, tak? Ten dom dziecka był. I one były tam cały tydzień bez, czyli produktów bez jedzenia normalnego, no czyli to co było tam, oni korzystali, to wszystko. Czyli i takich sytuacji po Ukrainie mamy dość. Po prostu nie mamy czasu na to, żeby o tym mówić głośno, bo cały czas pracujemy na to, żeby z partnerami ewakuować, dostawiać humanitarną pomoc, rozwijać dalej programy, bo mamy zniszczone swoje centry w wschodniej Ukrainie i pomagamy teraz, czyli robimy centry na zachodniej Ukrainie. Czyli wiesz, nie ma czasu, żeby po prostu gadać. Idziesz i robisz. Jasne. Ja tak chciałam dopytać jeszcze a propos o tę pieczę instytucjonalną, bo to też jest dziwnie tak mówić teraz, ale
SOS Wioski Dziecięce też powstały po wojnie, prawda? To była ogromna szansa. Po wojnie, po II wojnie światowej w ogóle wioski dziecięce na świecie powstały. I myślę, że też przed Ukrainą duża szansa, żeby taką zmianę wprowadzić po wojnie, właśnie dotyczącą pieczy, zamiany pieczy instytucjonalnej na rodzinną. Mam nadzieję, że to przed wami, że tak będzie. Wiem, że Wioski Dziecięce Ukraina pracowały nad tym, żeby ta deinstytucjonalizacja była, no ale to jest duże wyzwanie, bo ta grupa dzieci sierocińców jest bardzo duża. Wiem, że one są zlokalizowane w tej chwili, te grupy na zachodzie. Myślisz, że przyjadą do Polski? Ze względu urzędu ta procedura jest, nie jest tak prosta, nie jest tak łatwa. Ja nie wiem, czy dojadą do Polski, ale ja wiem, że jadą do Włoch niektórzy, dlatego że urządy podpisali jakieś tam... Porozumienie, dziękuję. I te instytucje czyli migrują tam. Mhm. Ale ze względu na to, że to są dzieci ukraińskie, nie fakt, że wrócą, a dla nas to jest genofont. Czyli tracimy swoich dzieci przez wojnę. Nie chcemy. No, nie ma sensu. Dla SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie to jest wielka szansa. I teraz będziemy pracować na to, żeby reformę tą deinstytucjonalizacji dać życie jej, nowe życie. Może będziemy usłyszeni. Mm-hmm. Tak, no bo ja będziemy wołać, naprawdę, teraz będziemy wołać i ja jako komunikatorka będę łączyła kampanię informacyjną. Teraz mamy partnerów, którzy zaczynają też działać w tym kierunku. I no naprawdę dla nas to jest szansa. To podobnie jak dla nas, wiesz, bo my też przy tej ukraińskiej fali dostaliśmy masę telefonów od Polaków, którzy chcieliby adoptować na przykład ukraińskie dzieci. A my im mówimy, że w Polsce jest 72 tysiące dzieci Proszę w pieczy bardzo. Zastępczej. Jedna czwarta z nich to też są dzieci w instytucjach, trochę innych niż te w Ukrainie, ale w instytucjach. I one nadal czekają. Więc jeżeli ktoś chciałby być rodzicem zastępczym, zapraszamy, czy rodzicem SOS, naprawdę czekamy na was. I może trzeba by zacząć od swoich dzieci tutaj na miejscu. A no naszą taką ideą jest to, żeby przyjąć te dzieci, które możemy. Czy to z pieczy rodzinnej, czy instytucjonalnej, czy z sierocińców. Utrzymać je tutaj przez pewien czas, zaleczyć ich traumy, być z nimi, dotrudnić im personel, pracowników, którzy będą ich wspierać, dać im pomoc specjalistów po to, żeby one mogły na Ukrainę wrócić. Dla nas to jest takie działanie, które przede wszystkim ma sens. Co myślisz o tym? Ania, takich partnerów Bóg posyła, wiesz, czyli jak aniołków, naprawdę, bo u nas w Ukrainie też teraz jest duża fala ludzi, którzy chcą. I ja mam kolegów, moich friendów, którzy wiedzą, gdzie pracują i zwracają się, jak możemy zabrać dziecko na opiekę zastępczą. I tam już jest kolejka. Naprawdę. Dobry znak. Tak, tylko że nie trzeba do tego się przygotować, nie? Właśnie, to też nie jest znak. Tak, że to można sobie po prostu tak chcę, psyknę palcami i nagle mam. Do tego trzeba być przygotowanym, bo to są dzieci po wielkich traumach. Jeszcze zanim była wojna, dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, dzieci z traumą oddzielenia od rodziców, no nie muszę ci mówić, to ma doskonale, tak, wiesz. Tak. A teraz jeszcze z traumą wojenną, która się może przerodzić w PTSD, więc to są naprawdę ogromne wyzwania i do tego trzeba mieć wiedzę, trzeba się do tego przeszkolić, trzeba się do tego przygotować i nie można zostać rodzicem zastępczym na tydzień czy dwa. No to właśnie. Jest relacja na całe życie de facto. Tak. I musimy jako organizacja, która ma, czyli której wyzwaniem jest właśnie ta praca, pomagać tacym ludziom, a najpierw zrozumieć, godnie oni z tym, czy nie. Nauczyć, pokazać, wprowadzić może. Ale wiesz, ja sobie myślę, że może procentu 70 odpadnie. Bo to jest tak jak ten
pierwszy... Emocje, pierwszy zryw. Tak, tak samo jak o fundraisingu, wiesz, teraz już jest o wielu, no, czyli pieniądze, wszyscy chcą pomagać. Wszyscy chcą pomagać, ale wiemy, że to jest taka... Wiesz, co my mówimy? Tak. Że to nie jest sprint, tylko maraton. Maraton, tak. A nawet wczoraj mi ktoś powiedział, że sztafeta. Że się podaje pałeczkę drugiemu, rozumiesz? Tak, że to jednak jest pomoc długoterminowa. My będziemy musieli naprawdę pomagać dzieciom bardzo długo. Te nasze plany to są plany długoterminowe. No właśnie. Bo tyle, ile te dzieci tak naprawdę będą dziećmi aż do dorosłości, aż do samodzielności. Ja chciałam zapytać jeszcze o tą kwestię wojenną i to o to, że ta wojna trwa od lat, że to nie jest od miesiąca. Czy tam 42 dni. Wy pomagaliście też na tej szarej strefie, mówiłaś, na linii kontaktowej. Jak to wyglądało tam na wschodzie? No patrz, mieliśmy 3 centrów w Siewierodoniecku, Starobielsku i Stanica Luhańska. Jeszcze 1/4 tamże na tym terytorium. Umawialiśmy w styczniu. Czyli chcieli odkryć w styczniu, wszystko było umówione. Jak ono pracowało? Najpierw wszystkie rodziny, bo wioski, mamy tylko jedną wioskę obok Kijowa. W Browarach. Tam jest 16 domów. Na wschodzie rodziny byli integrowane w społeczeństwo. Czyli mieszkały po prostu mieszkały w mieście, w mieszkaniach. I przychodzili do SOS-u otrzymywać usługi. Wsparcie psychologiczne, socjalna pomoc, cokolwiek potrzeba, workshopy, zajęcia, wszystko otrzymali. Plus jakaś może humanitarna pomoc. I jeszcze był oddzielnie, tak osobno, był program ERP. Emergency Response Program. Dlaczego? Dlatego, że ta szara zona, cały czas byli ludzie, którzy potrzebowali wsparcia. Pracowaliśmy tam od wojny, dlatego że, no czyli od startu, od 2014, bo przed tym mieliśmy program w Luhańsku. Ponieważ był okupowany, przenieśliśmy wszystko w region. Ale powiem, że w Luhańsku mieliśmy też rodziny, którzy wspierali, ale na dystancyjnie. I cash program też. Czyli wsparcie dla nas finansowe. Finansowe, tak. Wsparcie finansowe było. W tym regionie mieliśmy 11 rodzin zastępczych, dziękuję. I dużo rodzin, których wspieraliśmy w kryzysie. I naprawdę były takie ciężkie rodziny, bo kiedy mieliśmy jeden wypadek taki, miejscowa telewizja chciała zrobić podarunek na Nowy Rok. A ponieważ ceny na mieszkania są niskie w tym regionie, one sobie wymyślili, że zrobimy taką akcję, zbierzemy pieniążki, ale pokażcie nam tą rodzinę. No okej, dobra, umówiliśmy, pojechaliśmy, pokazali tę rodzinę i przez 2 godziny mamy taki Zoom call i one mówią, nie, to jakaś rodzina nie jest normalna, dlaczego? No, one mają problemy, one nie chcą coś robić i tak dalej. I my mówimy, o to chodzi. To są rodziny, które mają problemy. Właśnie, to są rodziny nasze. Dlatego my nie pokażemy teraz sukcesowych rodzin. Nie pokażemy best practice i case luxury. Pokażemy problemy, bo to jest właśnie nasza praca. Jeżeli rodzina będzie w resursie i będzie superska, to już nie jest nasza sprawa, to jest nasz rezultat, co zrobiliśmy. I dlatego te rodziny na wschodzie, one były trudne, ale były rezultatywne. Czyli stawały się samodzielne. Cały czas. I udawało się im pomóc. Czyli działaliście podobnie, tak jak my, bo my mamy też i pieczę zastępczą, czyli i wioski dziecięce, 4. Mamy tylko jedną tą rodzinę w mieście, tą zintegrowaną, więc czegoś może od was się nauczymy też, bo to będzie nasza przyszłość. Bo w tej chwili w wioskach mamy full. Mamy ukraińskie dzieci i rodziny. Dzięki, Ukraina.
Tak, więc będziemy pewnie, jeżeli znajdą się kandydaci na rodziców SOS, to będziemy ich właśnie umieszczać w mieście, już nie w samych wioskach. No chyba, że się wojna skończy i szybko będą mogli wasi wrócić do domu. Tak, ja też mam nadzieję, że i trzymam kciuki, że tak będzie. Natomiast wiemy, że to nie będzie jutro, ani pojutrze, ani nawet za miesiąc. Powiedz, bo byłaś w Biłgoraju, byłaś w Kraśniku. Jak rodziny się czują? Jak dzieci? Jak to wygląda? Materialnie wszyscy rodziny mówią, że są jak w raju. Jak w raju, dlatego że one uciekli od wojny i naprawdę czują się bezpiecznie, komfortnie i im jest okej. Wszyscy mamy są zadowoleni i mówią, że no super, że jesteśmy. Jeszcze ważne, że one mówią bardzo pięknie, że nie widzieliśmy tego wszystkiego, co teraz widzą rodziny, którzy nie pojechali i te rodziny tam zostały. Czyli mamy w naszych, już mówię w naszych, SOS Polska, wioskach właśnie, czują się perfektnie, komfortnie, zadowolenie ze współpracy z administracją i też z mamami polskimi. A to jeżeli o stronie materialnej. Jeżeli o stronie psychologicznej, łzy w oczach u każdej mamy i kiedy zobaczyli mnie z Ukrainy. Ja teraz mówię, teraz też tak, wiesz. A dlaczego? Dlatego, że wszyscy chcą do domu. Nieważne co, ale chcą do domu. I mówiliśmy, że czekamy. Czekamy na powrócenie wszystkich i nie wiemy, kiedy będzie, ale wiemy, że będziemy wracać na Ukrainę i to będzie już inna Ukraina. Inna Ukraina to będą inne wioski. Nie wiemy nawet, gdzie będą. Nie wiemy, czy będą na zachodzie, czy w centrum. Została wioska w kijowskiej, czy w kijowskim regionie, w Browarach. Ale no, o ten wiesz, moralno-psychiczny nastrój. Chcą do domu. To jest to pierwsze. A to jest z Kraśnika, znaczy z Ługańska, które są w Kraśniku, no to raczej do domu nie wrócą, prawda? Tam już nie ma szansy. One rozumieją to, że no już chyba nie. I rozumieją, że teraz trzeba kręcić głową i może myśleć coś tutaj jeszcze dla dzieci też. I no bo mówiliśmy o nauczaniu dzieci w szkołach, w liceum, w instytutach czy koledżach. One już sobie myślą o tym, ale spodziewają się wrócić, wiesz. No, czyli tak, nadzieja, ale... To dobrze, bo to daje siłę. Musi być jakaś nadzieja, nie? Jakaś myśl, że będzie lepiej. Że będzie możliwy ten powrót do domu. No będzie możliwy, tylko nie do domu. My to wiemy. Że to będzie do domu, ale w sensie, dom będzie w Ukrainie. Do Ukrainy, tak. To jest ich dom, prawda? No właśnie. Ten dom nie będzie już taki sam, tak jak i SOS nie jest taki sam. Przed wojną był inny, teraz jest zupełnie inny. Tak. Opowiedz trochę, co teraz robicie, jak ta wasza praca wygląda, bo ona jest zupełnie inna niż w ogóle miesiąc inna. Temu. Mhm. Nawet ja sobie myślę, że zmienili się wszyscy w SOS. A był taki ciekawy miesiąc dla wszystkich. Ciekawy. Ja to nazywam ciekawe słowo. Wiem, że dzięki Bogu wszyscy są żywi. I to jest taka pierwsza, to jest pierwsza rzecz, że jesteśmy żywi i wszyscy nasze pracowniki, bo mieszkała, jak już powiedziałam, w Irpieniu, obok Buczy. To był nasz pierwszy cel. Drugi cel był nie stracić kontaktu z rodzinami i z wszystkimi, z których podtrzymujemy, którym pomagamy. Trzeci cel był znaleźć szybciutko, naprawdę szybciutko, na drugi dzień wojny partnerów, który, no bo wiesz, ja, nie, dzięki Bogu nie wiesz.
Kiedy odbywa się ewakuacja, ty myślisz nie o pracy, ty myślisz o schronisku swojej rodziny, o bezpieczeństwie swoich dzieci i to jest najpierwszy cel, zorganizować ewakuację stafu, żeby zatem one z bezpiecznych terytoriów mogły pracować. I to była pierwsza cel, ona była dosięgnięta. No właśnie druga cel, znaleźliśmy partnerów, którzy pomagali ewakuować fizycznie wszystkich dzieci, rodziny z okupowanych terytorium. Trzecia cel była, żeby ustalić biura, a zamiast tych odebranych na wschodzie, na zachodniej Ukrainie, gdzie teraz jest bardzo dużo przesiedleńców i którzy potrzebują pomocy i psychologicznej, i humanitarnej, jakiejkolwiek. Dlatego teraz mamy, no pójdę tak, programy, które byli u nas, zostały aktywne, działają, specjalisty pracują na wschodzie też, na tym terytorium, gdzie są okupowane, tymczasowo okupowane. Pracuje programa wsparcia rodzin w kryzysie i też FFC, Family Rodziny Zastępcze. Wsparcie dla rodzin zastępczych. Dla rodzin zastępczych, tak. Czyli te programy pracują. Dalej mamy programy SOS Dzieci i w tym programie mamy 5 partnerów, z którymi już pomogli więcej aniż 10 tysięcy dzieci i ich rodzicom też. A dalej mamy Cash Voucher program. To jest taki program, który pomaga wspierać ludzi finansowo i też czyli wy przesyłacie pieniądze, a oni kupują to, co jest im najbardziej potrzebne, na przykład jedzenie, czy środki czystości, a potem wysyłają wam zdjęcia, bo widziałam na Facebooku, że to właśnie to kupili. Tak, i chodzi o to, żeby to wszystko było prawidłowo, zbieramy dokumenty, także no to wszystko działa. Dalej, mamy w planach, czyli takich bliskich planach, rehabilitacyjny centr w Prykarpaciu. I w tym centrum będzie do 25 osób otrzymali pomoc po wojnie, czyli chodzi o dzieciach i ich rodzicach też. Tak, odkryliśmy centrum w Zakarpaciu, w Użgorodzie, w Czernichowskim region i w Dnipri. Czyli rośniemy. Mm-hmm. No, czyli jak wiesz... Tak, to tak jak my zupełnie. I tutaj w tym miejscu myślę, że ponieważ obie jesteśmy fundraiserkami, zachęcamy wszystkich do tego, żeby nam pomagali, żeby wchodzili na nasze strony internetowe i wpłacali pieniądze na nasze zbiórki, bo dzieci czekają, a potrzeb jest cała masa. To jest ocean, a nawet no, to jest ocean potrzeb, a do tego jeszcze maraton pomocy, tak jak mówiłyśmy. Ja cię chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać. Dlaczego nie chcesz wyjechać do Polski? Dlaczego tam zostałaś? No, ponieważ mąż jest w Kijowie i córka nie chce. I mam dużo rodziny. I naprawdę mieszkam teraz na mniej więcej bezpiecznym terytorium. Na zachodniej Ukrainie. Mam możliwość pomagać stamtąd i Ukraińcom, i podawać informacje dla Polaków też. I podróżować, i jeździć, i obserwować też. Wiesz, jestem mobilna teraz. Miałam bardzo dużo propozycji nie tylko do Polski, do Austrii, do Czech. No, miałam, ale muszę zostawiać się tam, gdzie mogę być potrzebna najwięcej. Jak wszyscy w SOS-ie. Jestem komunikatorką, muszę komunikować. Nie mogę komunikować z Polski. Czym mogę pomóc, tym pomagam. I ja sobie myślę, że tak każdy u nas w organizacji przyjął dla siebie jakąś decyzję, jeżeli nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa rodziny, to zostali. Powiedz, a co myślisz o polskiej pomocy? Kocham polską pomoc. Dziękuję naprawdę, bo jeżeli by nie to wsparcie, to byłoby nam trudno. Zaczniemy od naszych dzieci i skończymy z tymi furami rosyjskimi. Wiesz, o co chodzi. I informacyjne. I ja sobie myślę też gdzieś, nie wiem, może żołnierze jakieś, albo nawet mężczyźni Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce, wracają na Ukrainę walczyć. I to jest taka... Kiedy przyjechałam, no, odczułam, że jestem w jakiejś innej krainie, wiesz? No jak w domu.
tylko no, język inny. Język inny, ale też jak słyszymy, twój. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci. Super było z tobą porozmawiać, super, że do nas przyjechałaś. Mam nadzieję, że to się szybko skończy i będziemy się mogły spotkać w Kijowie u ciebie. Czekam. Dziękuję. Dzięki. To był podcast SOS dla Ciebie, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.